Za oknami przepiękna wiosna, proszę Państwa, a tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu podsumowuje dzisiaj na konferencji prasowej to, co działo się na drogach w zimie i temu tematowi poświęcimy dzisiejszy program Rozmowa Dnia. Witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko, Maciej Dobrzański, a w studiu już ze mną Rafał Pydych, czyli dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, z czego to wynika, że w środku tak pięknej wiosny Państwo dokonujecie podsumowania zimy? No przede wszystkim wynika to z zakończenia działań na sieci oraz podsumowania tutaj wykonania i kosztów tych usług, które są świadczone przez firmy zewnętrzne. Mhm. Czyli tutaj na koniec kwietnia mamy już taki, można powiedzieć, pełny bilans kosztów kwietniowy i dostajemy na początku maja faktury, więc już wiemy, ile tak faktycznie ten cały sezon zimowy nas kosztował. Są też pewne usługi wykonywane jeszcze w kwietniu, choćby nawet usuwanie tak zwanych śnieżynek, czyli tutaj znaków ostrzegawczych o śliskiej nawierzchni. Są usuwane też jeszcze miejscami zasłony przeciwśnieżne. Dlatego też ten początek maja to jest najlepszy okres do podsumowania kosztowego zimy. No to właśnie, panie dyrektorze, jaka ta zima była? Wiemy, że zimy ostatnio w Polsce są nieco lżejsze. Czy ta ostatnia faktycznie sprawiła wam mniej problemów niż poprzednie? Znaczy, my tutaj zimę oceniamy pod kątem ilości niesprzyjających warunków, czy takich dni z występującymi niekorzystnymi warunkami, jak przejście przez zero, opady deszczu, później spadki temperatur poniżej zera, gdzie mogą występować zjawiska zamarzania tej wody na nawierzchni. Wymiernikiem w żaden sposób nie jest tutaj niska temperatura, aczkolwiek taka temperatura też niska wystąpiła. Natomiast robiąc taki bilans, dla nas taką oceną ciężkości, można powiedzieć, zimy jest kwestia zużytych materiałów do zwalczania śliskości, a także koszty oraz ilość wyjazdów sprzętu poza bramy naszych obwodów utrzymania. No właśnie, a ile tego sprzętu, powiedzmy tych samochodów, które faktycznie te ważne prace wykonują, ile ich właściwie jest? No i jaki jest ten łączny obszar dróg, które podlegają Państwa jurysdykcji na terenie województwa opolskiego? Na drogach krajowych województwa opolskiego, których jest blisko 1000 kilometrów, pracowało w sezonie zimowym blisko 100 jednostek sprzętowych, czyli tu można powiedzieć 100 solarek, pługosolarek lub pługów. Łącznie mieliśmy 2666 wyjazdów za bramę, czyli takich, można powiedzieć, kursów poszczególnego sprzętu. No i zużyliśmy ponad 14 300 ton soli oraz blisko 400 ton piasku, który był wykorzystywany tutaj przede wszystkim do uszarstniania nawierzchni chodników. Natomiast jeśli to przeliczymy na metr kwadratowy powierzchni utrzymywanej, no daje nam to kilogram 700 gram soli na metr kwadratowy nawierzchni. W latach poprzednich takie zużycie oscylowało na poziomie około 1,5 kilograma czy do kilograma 600 gram. Czy były takie dni, kiedy no po prostu nie byliście w stanie nadążać za tym padającym śniegiem? Przypominam sobie, że kilka takich ostrych śnieżyc na terenie Polszczyzny było. Były. Tu jeśli chodzi o zwalczanie śliskości na nawierzchni jezdni, z tym większych problemów nie było. W wszystkich przypadkach tu się udawało utrzymać te standardy, które mamy określone w zarządzeniu generalnego dyrektora. Natomiast pojawiały się problemy na chodnikach, ponieważ dość często były sytuacje takie, gdzie nasi wykonawcy rozpoczynali pracę o godzinie tam 4-5 nad ranem przy odśnieżaniu chodników. Natomiast około godziny 8-9 rano następował powtórny opad, który w zasadzie, można powiedzieć, niweczył całą tą pracę, która była wykonana w porze porannej, więc no, trzeba było później wracać. Więc no, tu występowały drobne problemy, jeśli chodzi o kwestię utrzymania.
Czy Państwo jesteście w jakimś kontakcie z użytkownikami dróg? Czy oni na przykład, kiedy jest sezon zimowy, też Was informują o tym, co się dzieje, ewentualnie gdzie się dzieje? I czy macie jakieś takie informacje na temat też tego, jak oni oceniają Wasze działania na drogach? Pytam pod tym kątem, że też no, nie ma co ukrywać. Jesteśmy narodem, który lubi sobie ponarzekać, zwłaszcza na pracę drogowców. Oczywiście taki kontakt i wymiana informacji jest na bieżąco, choćby nawet z wykorzystaniem numeru czynnego całą dobę 19111. Tutaj odbieraliśmy sporo sygnałów. Jest też do dyspozycji numer stacjonarny naszego punktu informacji drogowej. Takie informacje też docierały do naszych rejonów. Wszystkie te sygnały były weryfikowane i były przekazywane dalej wykonawcy bieżącego utrzymania. Też bardzo często dostajemy sygnały od służb, takich jak policja czy też straż. Natomiast sporo też było takich telefonów, w szczególności do naszego punktu informacji drogowej, dotyczących stanu technicznego czy stanu utrzymania dróg innej kategorii, czyli tutaj dróg czy to wojewódzkich, powiatowych, czy też gminnych. No, tu niestety... Które nie podlegają Wam po prostu. Oczywiście, no tutaj no, trudno wymagać od wszystkich użytkowników znajomości sieci poszczególnych zarządców dróg, natomiast w każdym takim przypadku, kiedy sprawa nie dotyczyła naszej drogi, to też albo informowaliśmy tutaj użytkownika, do kogo może się zwrócić, albo też przekazywaliśmy bezpośrednio taką informację odpowiedniemu zarządcy drogi. A jak Państwo oceniacie zachowania kierowców wobec sprzętu, który używacie? Jak wiemy, Wy apelujecie bardzo często o to, by ten sprzęt mógł w sposób bezpieczny i skuteczny działać, ale chociaż większość kierowców zapewne ma to na uwadze, zdarzają się też takie przypadki, że kierowcy jakoś spychają ten sprzęt do rowu, zajeżdżają drogę. Czy takie sytuacje też miały miejsce? Nie miałem takich sygnałów o takich sytuacjach, gdzie by kierowcy w sposób niewłaściwy stosowali się do tutaj naszych firm utrzymaniowych. Widać z roku na rok tą poprawę, tą wyższą świadomość użytkowników dróg, że jednak ten sprzęt pracuje dla nas. Jeśli my nie ustąpimy tutaj miejsca tej solarce czy też pługowi, który doprowadzi do odpowiedniego stanu technicznego nawierzchni, no to nie dojedziemy do pracy, nie dojedziemy do domu, więc ta świadomość jest coraz większa i tu z tego miejsca mogę i chcę, pragnę kierowcom bardzo serdecznie podziękować, no, ponieważ no, tą pracę wykonujemy dla kierowców, żeby kierowcy mogli dojechać na czas w jak najbezpieczniejszych warunkach. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przy MOP-ie Przysiecz Państwo też mówiliście o tym, co zamierzacie robić w zakresie opieki nad drogami w tym sezonie letnim. No i właśnie, jakie tutaj te najważniejsze zadania Pan dostrzega? Oczywiście mamy taki, można powiedzieć, harmonogram prac utrzymaniowych bieżących rozpisany, można powiedzieć, na cały rok. I tak zaraz po zimie te pierwsze prace utrzymaniowe sprowadzają się do oczyszczenia nawierzchni jezdni, chodników, czyli tutaj pozamiatania chodników z piasku po tym sezonie zimowym, oczyszczenia ścieków przykrawężnikowych i nawierzchni jezdni, też z tego piasku, tych wszystkich odpadów, które się zgromadziły przez cały okres zimowy. Następnie przystępujemy do znakowania remontów cząstkowych i już praktycznie na przełomie kwietnia, marca, kwietnia ruszamy z tymi remontami cząstkowymi. Później prace związane z utrzymaniem odwodnienia, czyli tutaj oczyszczeniem wpustów ulicznych, separatorów. Kolejne prace związane choćby nawet z remontami chodników, usuwaniem lokalnych jakichś tam zaniżeń, zapadnięć chodnika. W dalszym etapie odnowa oznakowania poziomego, tak żeby tutaj powiedzmy do tego sezonu letniego przygotować te drogi, żeby były wyremontowane, odnowione oznakowanie. A następnie, można powiedzieć, przechodzimy już do takiego utrzymania, można powiedzieć, reaktywnego, czyli takiej reakcji na to, co się dzieje na drogach. Czyli jeżeli jest potrzeba usunięcia skutków zdarzenia, to takie skutki usuwamy w postaci choćby nawet naprawy barier, naprawy oznakowania pionowego. No i też w tym okresie od wiosny do jesieni dochodzi nam kwestia związana z koszeniem, czyli tutaj utrzymaniem tych terenów zielonych.
No ale chciałbym jeszcze pana zapytać o taką kwestię, no, która niestety jest ciągle zmorą na polskich drogach, czyli te śmiecie, które się po prostu walają. Państwo, wiem, że również zajmujecie się sprzątaniem dróg. Proszę powiedzieć, co tam znajdujecie najczęściej? Bo podejrzewam, że w sezonie letnim oczywiście pijemy dużo płynu, więc pewnie otwieramy okna, no i niektórzy wyrzucają przez okno. Ale właśnie co? Puszki, butelki? Niestety tych odpadów jest dużo, nawet bym powiedział bardzo dużo, bo choćby nawet podsumowując ilość zbieranych śmieci tylko z pasa drogowego autostrady, to rocznie zbieramy około 30 ton materiałów gumowych, czyli elementów opon, opon pełnych, kompletnych, czy też około 25 metrów sześciennych odpadów z tworzyw sztucznych. Czyli ktoś jedzie samochodem autostradą i wyrzuca przez okno jakieś właśnie takie rzeczy, tak? Jakieś opony? Najczęściej ciężko w to uwierzyć. Najczęściej to jest tak, że mamy powiedzmy oponę, która jest nadlewana i jest gubiony ten bieżnik, który był nadlewany. Albo dojdzie do przebicia opony, no i najczęściej to jest tak, że wymieniamy koło, a opona, jeżeli opona zostaje niestety w pasie drogowym, no bo no to dla kierowcy jest to ciężko załadować tą oponę i wywieźć na PSZOK, czyli ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czy te odpady zagrażają bezpieczeństwu? Oczywiście, no jeżeli one leżą na nawierzchni, to zagrażają bezpieczeństwu, bo najechanie na taką sztywną gumę no może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu, może dojść do wyrzucenia spod koła takiego elementu gumowego, a nawet i przebicia szyby w pojeździe jadącym za nami, więc tutaj no te elementy muszą być natychmiast z pasa drogowego usunięte i też nasze patrole, które codziennie jeżdżą po tych drogach, wszystkie takie elementy pozostawione, zgubione ładunki zbierają z jezdni, tak żeby one nie zagrażały bezpieczeństwu. No zdarzają się też jeszcze nam odpady komunalne, że po prostu ktoś pomimo tego, że płaci ten podatek śmieciowy i ma zagwarantowany odbiór odpadów komunalnych, jednak te odpady wyrzuca. Kłopotliwymi odpadami są, można powiedzieć, odpady w postaci gruzu budowlanego. Ktoś po prostu robi remont mieszkania, remont domu. Niestety punkt selektywnej zbiórki odpadów tych odpadów nie jest w stanie w takiej ilości przyjąć, więc no najlepszym rozwiązaniem jest gdzieś wywieźć, wyrzucić. No i niestety takie odpady mamy. No, czy państwo prowadzicie jakąś taką akcję informacyjną właśnie, w której też apelowalibyście do kierowców, aby po prostu powstrzymali się przed takimi zachowaniami? Oczywiście, te akcje już prowadzimy od ładnych paru lat. Staramy się co roku przypominać, właśnie pokazując, ile tych śmieci zbieramy, jakie to są te odpady. I tu apelujemy o to, żeby te odpady jednak pozostawiać na MOP-ie. Tam mamy odpowiednio zabezpieczone, wydzielone czy to boksy, czy też pojemniki na te odpady. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że porzucone różnego rodzaju kanapki, czy jakieś produkty spożywcze pozostawione w pasie drogowym, wyrzucone gdzieś za przysłowiowe okno pojazdu, mogą też stanowić realne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Wiemy, że mamy, cały czas walczymy z epidemią ASF, czyli tym afrykańskim pomorem świń, więc możemy być też tym przyczynkiem do rozprzestrzeniania się, roznoszenia się różnego rodzaju patogenów, wirusów. Dlatego też tutaj no, apelujemy, żeby jednak te odpady wyrzucać do konkretnych pojemników przeznaczonych na poszczególne grupy odpadów na parkingach, czy też miejscach obsługi podróżnej. To ja za panem dyrektorem również ponawiam ten apel do państwa, abyśmy po prostu się godnie na drodze zachowywali. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnij mi, Rafał Pydyk, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był z nami. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Państwu życzę pięknego, spokojnego wieczoru i dziękuję serdecznie za uwagę.